To był zdecydowanie trudny rok. Nie chcę powiedzieć, że nie był udany, dlatego że oprócz tych wydarzeń, które może najbardziej przebijają się gdzieś do świadomości społecznej, czyli choćby wyborów i tego faktu, że nie mamy naszego reprezentanta w polskim Sejmie, to trzeba też pamiętać, że były takie wydarzenia jak choćby to, że mieliśmy zwiększoną ilość projektów językowych. To oczywiście odpowiedź na znowu negatywne wydarzenie, jakim było kontynuacja dyskryminacji. Niemniej jednak ona pokazuje sam fakt, że byliśmy w stanie odpowiedzieć zwiększoną ilością projektów, zwiększonym zaangażowaniem obywatelskim mieszkańców województwa, no jest z kolei pozytywnym wydarzeniem, jakie miało miejsce również w zeszłym roku. Mamy w chwili obecnej w obiegu prawnym są dwa rozporządzenia przywracające to, co powinno być normą, tak? Czyli przywracające społeczność mniejszości niemieckiej, dzieci mniejszości niemieckiej do rodziny, grupy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce. To się ma wydarzyć od 1 września. Ja trochę osobiście liczyłem, że to się wydarzy nawet wcześniej, ale to rzeczywiście bardzo ważne na początku tego roku, że mamy tą jasną deklarację ministerstwa, pani minister, że te godziny wrócą.